film, film, a cześć, witam was moje fany, ale i nie tylko moje, gdyż mogli tu przyjść właściwie fani klocków Kobi, czyli klocków, które absolutnie nie są podróbkami, czyli klocków, które absolutnie już dawno udowodniły swą wartość i w ogóle to jest głupie nawet w ogóle to zakładać, że one, wiecie, są tutaj gorsze od Lego i tak dalej. O tym się przekonaliśmy, właśnie po to był między innymi ten kanał. Ale witam również fanów minifigurek, witam również fanów jednak też podróbek, którzy może szukają cały czas jakichś dobrych klocków. No i właśnie ten kanał jest po to, by weryfikować, które klocki są dobre, które warto kupić, które warto nie. Oczywiście mówimy o wszystkich innych klockach niż klocki Lego, które są naszymi bazowymi klockami, o których też mam inny zupełny kanał. Ostatnio, moi drodzy, właśnie sprawdziłem sobie tak subskrybentów. I liczba faktycznie moich subskrybentów tu od subskrybentów bazowego kanału mocno się różni. Jestem w szoku, moi drodzy, więc zaprosiłbym wszystkich tych, którzy subskrybują mnie tylko tutaj, na moje inne kanały, czyli kanał bazowy Klocko Zaur, gdzie właśnie są głównie Lego, jak i mój kanał z grami Klocko Grał, gdzie to prawda też są gry komputerowe i nie tylko, ale też tylko z Lego. To jest mój jedyny kanał, który nie jest legowy, moi drodzy. Dobra, dość tych wstępów, dość tego zagadywania. Tutaj również zostawcie subika, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziś spotykamy się z czymś tak fajnym, co dostałem od jednego z fanów. Jedna figurka with akcesoria. No właśnie, na takim poziomie stoi ten kanał, moi drodzy. Small Army, druga wojna światowa broń, kompatybilne z innymi jakby tutaj klockami. Fajne błotko nam tu lata, powyższałowe i tak dalej. Te saszetki od Lego różnią się tym, że tu nie musimy maczać, moi drodzy. Tu jak się przyjrzymy, doskonale widzimy już przez folię. Brawo Kobi, Lego powinno się uczyć. No oczywiście tutaj jest to w wypadku Lego zamach na nasze portfele. Kobi takich potrzeb nie ma, moi drodzy. A jakie figurki możemy tutaj dostać? No jest tutaj całkiem ciekawy. Są niemieccy żołnierze, są ruscy żołnierze. No naprawdę są tutaj jacyś czołgiści. O, ten jest fajny, tank soldier ruski. O, albo ten Infantry, German Infantry Winter Commando. No kurde, naprawdę bardzo fajne figurki. O, a ten w ogóle jeszcze z tą mapą. No naprawdę fajnie to, moi drodzy, się prezentuje świetnie. Świetnie, jest różnorodność, jest naprawdę ciekawie i jest temat przede wszystkim taki, którego Lego się boi, czyli wojna, żołnierze i tak dalej. 2006 rok, więc nie biegnijcie niestety do sklepów szukać tego, aczkolwiek gdzieś pewnie jeszcze dostaniecie, moi drodzy. No bo fan mi to przysłał, wątpię, żeby on w 2006 zakładał, że kiedyś będzie jakiś taki WTF klot, który by miał kiedyś kanał, no i będzie tam robił podróbki, ja mu zostawię i mu to sprzedam, moi drodzy. Właśnie wyślę w prezencie. No i tutaj mamy, moi drodzy, tutaj jeszcze widzimy, o, takie cięcie, że nie, znaczy właściwie nie cięcie, nacięcie, że nie trzeba ciąć, możemy w taki piękny sposób, spójrzcie jak to ładnie się otwiera, idzie. Troszkę ubolewam tylko nad tym, że w ten sposób niszczymy sobie tutaj to, więc jeżeli chcielibyśmy zostawić sobie to opakowanie i kiedyś sprawdzić, jakie są chipki, to niestety, oczywiście wystarczyło pomyśleć i odciąć to od dołu, ale my tutaj nie myślimy, my tutaj testujemy, znaczy staramy się myśleć, oczywiście, moi drodzy, i któryś nam tutaj się żołdak trafił? Zaraz się, moi drodzy, przekonamy. No widzimy, że to jest raczej jakiś lotnik. Jakość, jak mówiłem, już wtedy też nie podlegała absolutnym tutaj jakby rozważaniom, bo była dobra. To już jest ta pierwotna, znaczy właśnie nie pierwotna, ta dzisiejsza jakość, jeżeli chodzi o wygląd hipków, to już jest ten dzisiejszy wygląd hipków Kobi i ręce i wszystko. No na druki oczywiście my nie sprawdzamy, że są dobre, my tylko patrzymy, co tutaj na nich jest i widzimy pełną detalowość, naprawdę dużą detalowość. Tutaj jeszcze jakaś sprzączka, nie wiem jak się nazywa, wiecie, że jak on w samolocie właśnie z tego się, tak powiem, puszcza. Boli mnie trochę brak spadochronu, ja to mówię, wow, kurde, jednak jakiś takiego plecaczka czy czegokolwiek, żeby on tu miał na spadochron, o to mi chodzi, nie chodzi mi o dosłowną szmatę, bo na przykład są klocki z Fortnite'a, aczkolwiek tych ze spadochronem jeszcze nie otwarłem, one dopiero będą, które na przykład chociażby mają jakiś tutaj jakiś chociażby plecaczek, moi drodzy. Któż to jest? Kurczę, ale że go tutaj nie mam, moi drodzy. Ja go tutaj nie mam. Czy to jest fizycznie możliwe? Chyba, że tutaj mam zaprezentowanych innych. Tak to, moi drodzy, wygląda, że tu mam zaprezentowanych innych niż tych, którego ja mam w środku. Chyba na tym to po prostu polega. Szukam jeszcze jakiejś informacji, tylko jest informacja, że możemy się udławić. Oczywiście nie, że masz udław się tym, tylko że po prostu choking hazard tak zwany. No niestety nie mamy tu, moi drodzy, napisanego, kto to jest, kim to jest i tak dalej. Oczywiście możemy się domyślać. Cóż, on ma pewne gadżety. Gadżety, które do niczego nam nie służą, ale każdy ma takie gadżety, które do niczego nie służą. To podstawka, fragment budowlany. To jest troszkę średnie. W tym wypadku mamy całkiem
jestem ciekawy, w przypadku Kobi nie spotkałem się z takim klockiem, chociaż widzimy jakieś kreski takie odlewowe, nie za fajne, ale srebrny, no wow, fajnie, nawet Lego chyba nie ma całych takich dużych srebrnych, oni mają tylko groszki i te małe klocki, drugi Kobi brązowy, jakiś bagno, jakiś, no nic z tym za bardzo nie możemy zrobić, no i mamy mapę. I kurczę, mapa oczywiście jakże fajna, ale chyba taką mam. Mapa też trochę uniwersalna, bo zarówno może oznaczać dojście do skarbu, jak i do oczywiście miejsca akcji. Raczej nie skarbu, bo nie ma żadnych pirackich fragmentów, pirackich, kurczę, symboli, więc raczej jest to taka mapka, ale fajna, bo oczywiście to do jakiegoś wszelkiego rodzaju mockowania ekstra. No i posiada on jeszcze dwa gadżety, a tymi gadżetami jest oczywiście brońka, gdyż to jest wojna, moi drodzy, brońka fajna. Ostatnio był mega przegląd bronik, naprawdę dużo bronik się pojawiło, zapraszam was tu, jeśli jeszcze nie widzieliście. Warto przejrzeć, bo naprawdę zaskoczyły mnie mega pozytywnie rodzaje bronik, a firm też tam pojawiło się wyjątkowo dużo. Nie no, ładnie, fajnie to wygląda, ładnie. No i mam jeszcze lornetę, moi drodzy, która również jest elementem ciekawym, nie jest taka trywialna jak z Lego, bardziej jest dokładna. Spójrzcie, w jakieś detale tutaj ma na środku, te wizjerki, wszystko fajnie, ale podobnie jak z Lego oczywiście jest tutaj problem, by chipki przez nie patrzyły, tak? No właśnie, to jest też taki problem, ale oczywiście, no cóż, to jest też taki problem. Dobra, nie będziesz patrzył przez lornetę. Tutaj mówię, gogle na oczach. Nie, jest naprawdę fajnie. Osobiście ubolewam, bo chyba aktualnie bardzo dawno nie mieliśmy żadnej serii z Kobi z minifigami, tak? Troszkę, kurczę, szkoda, bo ja mimo wszystko, pomimo mego zrażenia się do Kobi kiedyś na początku, coraz bardziej te klocki lubię. I dziś nie pogardziłbym takim oto właśnie polibaszkiem. Jedyne, co mnie boi, że faktycznie trochę, no fajne są te klocki luźne, ale gdyby to cokolwiek robiło, cokolwiek, wiecie, mikrokonstrukcja, jeden, dwa klocki jeszcze, żeby jakikolwiek murku tu zrobić, byłoby pięknie. I tak jest, moi drodzy, bardzo dobrze. I kiedyś było lepiej. Ale to nie ta seria jest na moim bazowym kanale, moi drodzy. Jeszcze raz was zapraszam, mój bazowy kanał, byście mnie tam zalajkowali, co się tylko da, i zasubskrybowali, zadzwonkowali. Tak samo zróbcie tu, tak samo zróbcie wszędzie, ale też najbardziej, bo mój kanał gamingowy tego potrzebuje, więc jeżeli lubicie klocki, kupę rozrywki i posłuchać mnie, jak czasem 40 minut gadam do siebie, no bo nie mogę z wami gadać automatycznie, logicznie na grach, to wpadajcie na gry, wpadajcie wszędzie, wam dzisiaj dziękuję za kolejną wspólną recenzję, chcieliście więcej Kobi, więc macie więcej Kobi, może jeszcze będzie jeszcze więcej Kobi, jeżeli napiszecie mi w komentarzu, że chcecie więcej Kobi, bo ja też lubię Kobi, więc czemu ma nie być Kobi, nic nie stoi na przeszkodzie, by było więcej Kobi, więc piszcie, że chcecie Kobi i będzie więcej Kobi. Bye!